zimowy poranek, gdy płatki śniegu snuły się cicho nad ziemią, urodziła się mała królewna. Buzię miała białą jak śnieg, włosy czarne jak skrzydła krucze, a oczy jak zimowe niebo. Dlatego nazwano ją Śnieżką. Wkrótce dobra królowa matka zmarła, a król poślubił inną kobietę. Była ona piękna, ale zarozumiała i zła. Miała czarodziejskie lustro, które zawsze mówiło prawdę. Często siadała przed tym lustrem i pytała: lustro wymowne, powiedz mi przecie, czy jest ode mnie piękniejsza na świecie? A lustro odpowiadało: prawdą każde moje słowo, najpiękniejsza tyś, królowo. Śnieżka tymczasem wyrastała na śliczną panienkę, aż nadszedł dzień, gdy na zwykłe pytanie królowej lustro odrzekło: prawdą każde moje słowo, jesteś piękna, o królowo, jak gwiazda, co lśni na niebie, lecz Śnieżka piękniejsza od ciebie. Macocha zawrzała gniewem, wezwała do siebie zaufanego sługę i rozkazała: zabierz królewnę do lasu i zabij ją, a na dowód, że wykonałeś rozkaz, przynieś mi jej serce. Sługa, który był dobrym człowiekiem, zaprowadził Śnieżkę do lasu, lecz jej nie zabił. Kazał jej uciekać. Potem upolował sarnę i zaniósł jej serce królowej. Królewna błądziła po lesie, wtem ujrzała mały domek. W środku stał stół nakryty do kolacji. Śnieżka była bardzo głodna i natychmiast zabrała się do jedzenia, biorąc po odrobinie z każdego z 7 nakryć. Na pięterku znalazła 7 łóżeczek. Położyła się w największym z nich i zasnęła. Wkrótce wrócili gospodarze leśnego domku. 7 braci krasnoludków. Siedli do jedzenia, gdy jeden z nich krzyknął: ktoś jadł z mojej miseczki. I z mojej, oburzył się drugi. I z naszych też ktoś jadł, zawołali pozostali. Zaczęli szukać intruza i znaleźli śpiącą Śnieżkę. Jaka śliczna dziewczynka, wyszeptali: nie budźmy jej, rano dowiemy się wszystkiego. Kiedy następnego dnia Śnieżka opowiedziała im swoją smutną historię, skrzaty wzruszyły się do łez. Zostań z nami, królewno, zaproponowały. Tymczasem na królewskim dworze zła macocha zasiadła pewnego dnia przed zwierciadłem i zapytała: lustro wymowne, powiedz mi przecie, czy jest ode mnie piękniejsza na świecie? A lustro odrzekło: prawdą każde moje słowo, jesteś piękna, o królowo, jak gwiazda, co lśni na niebie, lecz Śnieżka piękniejsza od ciebie. Królowa pojęła, że Śnieżka żyje. Szybko odkryła, że pasierbica znalazła schronienie u krasnoludków. Zła macocha przybrała więc postać staruszki i zastukała do leśnej chatki. Różne cudeńka mam na sprzedaż, zawołała. Spójrz ten gorsecik. Jest sam raz dla ciebie, moja piękna. A gdy Śnieżka dała się namówić na przymiarkę, ściągnęła tak mocno sznurówkę gorsetu, że dziewczynka straciła oddech i padła na podłogę jak nieżywa. Na szczęście wkrótce wróciły krasnoludki. Szybko przecięły sznurówkę i królewna się ocknęła. Macocha, znów spróbuje cię zgładzić. Nie wpuszczaj nikogo, gdy nas nie ma w domu, ostrzegały. Mijały dni i Śnieżka zapomniała powoli o przykrej wizycie. Tymczasem zła królowa, dowiedziawszy się, że królewna jednak żyje, zrobiła zatruty grzebień. Przebrała się za starą handlarkę i poszła do pasierbicy. Gdy zaciekawiona Śnieżka wyszła na próg, fałszywa handlarka rzekła: od lat sprzedaję przybory do włosów, ale tak pięknych włosów jak twoje jeszcze nie widziałam. Pozwól mi je uczesać.
Ledwie wpięła Śnieżce we włosy grzebień, dziewczyna padła na ziemię jak nieżywa. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby krasnoludki i tym razem nie wróciły wcześniej niż zwykle. Wyjęły zatruty grzebień z włosów królewny, a ona odzyskała przytomność. Lecz zła królowa również i tym razem dowiedziała się, że Śnieżka żyje. Trzy noce nie spała, myśląc, jak zgładzić pasierbicę. Pewnego dnia u Śnieżki zjawiła się wieśniaczka z koszem pięknych, rumianych jabłek i spytała, czy może zaczerpnąć wody ze studni. Śnieżka miała dobre serduszko, więc chętnie na to pozwoliła. Jakże ci się odwdzięczę, ajajaj, jak ja ci się odwdzięczę. Chyba jabłuszkiem rumianym, zawołała wieśniaczka i rzuciła królewnie śliczne złote jabłko z czerwonym rumieńcem. Ledwie Śnieżka odgryzła kęs, padła bez życia na podłogę. Kiedy krasnoludki wróciły do domu, na próżno próbowały ją ocucić. Gdy na nic się to zdało, złożyły swoją gosposię w kryształowej trumnie i zaniosły na szczyt góry, by tam spoczęła na zawsze. Mijały dni, miesiące i lata, a ona wciąż wyglądała jak żywa, jakby spała. Aż pewnego dnia przez las jechał młody królewicz. Ujrzał w promieniach słońca górę, od której biła łuna, wspiął się na szczyt i zobaczył Śnieżkę w kryształowej trumnie. Uniósł kryształowe wieko i chwycił Śnieżkę w ramiona. W tej chwili z jej ust wypadł kęs zatrutego jabłka. Śnieżka ożyła. Gdy macocha dowiedziała się, że pasierbica żyje i znów jest najpiękniejsza, wpadła w taki gniew, że ją złość własna zabiła. A tego dnia właśnie, po drugiej stronie ogromnego boru, wyprawiano wesele Śnieżki i Królewicza.